Cześć. Dzisiaj pokażę, jak siedzieć razem z dzieckiem, mając je na rękach. Mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką. Często zadajecie mi pytania, jak wspierać rozwój dziecka poprzez pozycje, w których przebywa u nas na rękach, kiedy my siedzimy. I rzeczywiście główny nacisk jest kładziony na to, żeby uczyć się podnoszenia prawidłowego, odkładania, układania dziecka czy pozycji ułożeniowych podczas karmienia. Ale rzadko kiedy mówi się o tym, jak z dzieckiem siedzieć, bo nie zawsze trzeba chodzić z nim. Także tutaj pierwsza propozycja. Może zacznę od noworodków, czyli dzieci do pierwszego miesiąca życia. Oczywiście nosimy w łódeczkę. Może to być ta pozycja. Staramy się, żeby właśnie pozycja była pośrednia. Głowa w zgięciu łokcia ani nie przygięta, ani nie odchylona, tylko właśnie w pozycji pośredniej. To utrzymuje nam jak najbliższą pozycję symetrii. Kolejna pozycja to możemy z dzieckiem leżeć. Dziecko na nas leży sobie na brzuszku. Albo też położyć się z nim. W zasadzie to usiąść w pozycji półleżącej. I ułożyć dziecko na naszych nogach. Wtedy głowa jest w pozycji pośredniej. Możesz pokazać. Nogi dziecka mamy na naszym brzuchu i klatce piersiowej. Głowa jest w rowku z naszych nóg. Oczywiście nie między nogami, tylko na. I tu możemy, nawiązując kontakt wzrokowy, możemy masować dłonie, stopy. I to jest też pozycja najbliższej symetrii. Natomiast możemy też, jeśli dziecko jest starsze, siedzieć z dzieckiem, wykorzystując podest. To się przyda również potem, kiedy dziecko będzie było zęby samodzielnie. Jedna noga jest wyżej. Dziecko siedzi pupą na naszej niższej nodze. Plecy ma oparte o naszą wyższą i głowa jest w zgięciu łokcia. W tej samej pozycji możemy też karmić, dając dziecko na skos. Nie bokiem, że ręka gdzieś tu wyłazi, tylko właśnie lekko na skos. Jeśli jest karmienie mlekiem modyfikowanym, to karmimy z butelki w ten sposób. Kolejną pozycją może być pozycja na krzesełko z nóżkami podgiętymi i w ten sposób możemy siedzieć. Odciążamy odcinek lędźwiowy, kiedy dziecko jest po prostu posadzone. Tego unikamy. Tak samo może dziecko leżeć na brzuszku i wtedy trzymamy za miednicę, rączki są za naszą nogą, dziecko uczy się dźwigać i kontrolować głowę. Unikamy pozycji podczas przebywania z dzieckiem, żeby dziecko siedziało w ten sposób. Bardzo często jest taka pozycja, że dziecko już obciąża mocno odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Czasem bywa, że na kolanie, co jeszcze gorzej, bo już bardziej obciąża siedząc na naszej kości udowej. I w zasadzie tu ciężko utrzymać naszą prawidłową pozycję, dziecka prawidłową pozycję, żeby była w symetrii. I to w zasadzie na tyle. Starajmy się wspierać w każdej pozycji rozwój dziecka, bo naprawdę może być tak, że podnosimy prawidłowo i chodzimy z dzieckiem w prawidłowych pozycjach, ale gdy tylko usiądziemy, mając dziecko na rękach, to wszystko burzymy. Także żeby wspierać prawidłowy rozwój psychofizyczny, pomóżmy dziecku również prawidłowo siedzieć. Dzięki.